Tak, proszę Państwa, to jestem ja w słuchawkach. Łączymy się w tym momencie ze studia Europejskiego Kongresu Finansowego. Czuję się jak sprawozdawca sportowy, a Rafał jest w tym momencie w naszym studiu w Warszawie. To jest, proszę Państwa, biznesowy tydzień. Witam i zapraszam. Dzień dobry. Nie rozegraliśmy tego dobrze, nie powinieneś mu powiedzieć dzień dobry, Rafale. Witam cię serdecznie, taki mamy ducha sportowego w tym momencie, ale zaczynają się mistrzostwa za chwilę, prawda? Aż się boję powiedzieć dzień dobry drugi raz, bo nie wiem, czy powinienem teraz. Nie, teraz powinieneś powiedzieć do widzenia. Witaj, i kończymy Marcin. Już. Witaj, tak. Dlaczego proszę Państwa, to jest słuchawki? Biznesowy tydzień. Dlaczego mam słuchawki? Dlatego, żeby Ciebie lepiej słyszeć. A łączę się z Tobą z Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie, na którym jest bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych z gospodarką i o nich między innymi rozmawiamy. A Ty jesteś w studiu w Warszawie, żeby mi z kolei przynieść ciekawe informacje, które dzieją się w europejskiej i w światowej gospodarce. No dobrze, to zacznijmy może od tego, że ja się spytam ciebie. Co według ciebie jest najważniejsze? Generalnie w ciągu ostatnich dni bardzo fajnie było popatrzeć sobie na to, co się dzieje na rynku finansowym w kontekście polityki, bo jak doskonale sobie zdajesz sprawę i pewnie dużo się o tym na kongresie też mówi, jesteśmy tuż po wyborach, prawda, do Parlamentu Europejskiego. Natomiast to nie były jedyne wybory, które miały miejsce w ciągu ostatniego tygodnia i które miały wpływ na rynek, bo tydzień wcześniej były wybory w Meksyku. Na pewno słyszałeś o wyborach w Meksyku. Oczywiście, czytałem bardzo ciekawe wybory, bardzo ciekawa historia nowej pani prezydent. Tak, i ciekawe jest to, że tak właściwie jakbyśmy popatrzyli na notowania dolara albo euro w stosunku do złotego, to okazuje się, że wybory w Meksyku wstrząsnęły naszym rynkiem finansowym bardziej niż wybory do Parlamentu Europejskiego, bo po wyborach w Meksyku złoty tracił na wartości zdecydowanie bardziej niż po tym, jak okazało się, jakie są wyniki w tych wyborach europejskich, zwłaszcza we Francji, bo tam było najwięcej i nadal jest najwięcej zamieszania. Więc tak sobie pomyślałem, że to jest, nie wiem, czy masz jakieś przemyślenia, ale to jest dość ciekawa historia, bo pokazuje, że tak naprawdę ta nasza najbliższa polityka niekoniecznie musi mieć przełożenie na to, co się dzieje na rynkach. Natomiast w związku z tym, że my jesteśmy w jednym worku, że tak powiem, rynków wschodzących razem z Meksykiem, to jak jest jakieś polityczne trzęsienie ziemi gdzieś tam w Meksyku, to nagle my możemy to odczuć w zdecydowanie większym stopniu niż to, jakie były w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. No ja ci muszę powiedzieć, że z kolei tutaj na Europejskim Kongresie Finansowym myśmy mieli takie spotkanie off the record z Andrzejem Domańskim, ministrem finansów. Ja z nim potem zrobiłem wideo, które można obejrzeć na Forsalu i na Gazecie Prawnej.pl. No i tam weszliśmy w taki temat związany z procedurą nadmiernego deficytu. On powiedział, że nie ma opcji, żebyśmy nie weszli w tą procedurę, ale jest na pewno opcja na to, żeby rekomendacje, które dostaniemy w ramach tej procedury, nie były bardzo restrykcyjne, albo żeby były bardzo ograniczone. A chodzi oczywiście o to, żeby nas nie zmuszać do radykalnego cięcia wydatków. O, widzimy teraz tutaj momenty reakcji na złotym. Tak, jeszcze nie mówiłem o tym, że były po drodze w piątek dane ze Stanów Zjednoczonych z rynku pracy, które też były dość istotne i zaskakujące. I one też wpłynęły na notowania dolara w stosunku do złotego w znacznie większym stopniu niż wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. To też taka ciekawostka, tak właściwie można powiedzieć, która pokazuje, co bardziej się liczy w głowach inwestorów na rynku finansowym, prawda? No a co z tym ministrem? Z tym ministrem i z tym, co się dzieje też, jeżeli chodzi o te tematy europejskie, jest, powiem ci szczerze, że bardzo jest to ciekawe, że jakby istnieje szansa na to, żeby było jakieś elastyczne podejście do polskiego długu i to może być sygnał, który by ewentualnie wzmacniał złotego. Nie wiem, znaczy zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak sądzisz. Bo to jest... nie jest nic nowego, bo o tym, że ta nowa procedura nadmiernego deficytu będzie łagodniejsza i że będzie można sobie rozłożyć to dochodzenie do pułapu, który jest tolerowany w Unii Europejskiej, czyli 3% na 7 lat nawet, no to wiadomo od wielu miesięcy, że to tak ma wyglądać. I my będziemy spełniać najprawdopodobniej te warunki rozłożenia sobie tego dochodzenia, tej ścieżki aż na 7 lat, bo żeby to osiągnąć, to trzeba inwestować między innymi w modernizację energetyki chyba, a my przecież będziemy inwestować, bo mamy fundusze z KPO, więc to się wszystko powinno ładnie spinać, więc...
Znaczy, to jest ciekawe, co mówi minister, ale nie sądzę, żeby to zrobiło wrażenie na rynkach, bo to chyba nie jest nic nowego. On to wcześniej mówił też. Teraz może powiedział to w sposób bardziej dobitny po prostu i bardziej wprost. Wiesz, to ja też jeszcze dorzucę, bo wprowadziłeś ten Meksyk. On jest, to jest w gruncie rzeczy szalenie ciekawa historia. Ja ci muszę powiedzieć, że o tym Meksyku też, o pani prezydent nowej, o wyzwaniach społecznych, o tym, co to oznacza dla elit liberalnych, czytałem trochę, dlatego że ten temat się łączy trochę z tematem wyborów do Parlamentu Europejskiego i tego, że zostały teraz zwołane francuskie wybory przedterminowe, dlatego że pojawia się pytanie, na ile nam się fundamentalnie zmienia epoka, jeżeli chodzi o to, gdzie jesteśmy politycznie, jaki będzie ten nowy układ polityczny, na ile dotychczasowe elity liberalne sobie potrafią z tym poradzić, no bo ona jest jednak kandydatką w jakimś sensie antyestablishmentową. A mówię też o tym, tak, ale mówię też o tym dlatego, że ten wątek taki globalny pojawiał się i w przemówieniu ministra Domańskiego, i w przemówieniu ministra Jaworowskiego, nowego ministra aktywów państwowych, który tutaj był. I to jest wątek, który bardzo mocno się przewija we wszystkich rozmowach na Europejskim Kongresie Finansowym, czyli wątek tego, w jaki sposób sobie poradzić w globalnej rywalizacji, w jaki sposób budować konkurencyjność Europy. I te pytania są szalenie ciekawe, już takie jakby... To było bardzo ogólne to, co powiedziałem, ale później się pojawia pytanie, czy mamy pozwolić na konsolidację europejskich banków? Czy mamy pozwolić na pogłębienie i większą integrację Unii Bankowej? Czy mamy pogłębić integrację europejskich rynków finansowych? Odpowiedź na każde z tych pytań ma bardzo bezpośrednie przełożenie na to, co się będzie działo na polskim rynku akcji, na polskiej giełdzie, jeżeli chodzi o polskie instytucje finansowe. No bo wiesz, większa integracja banków w Europie, no ona też może oznaczać, że wydarzy się taka historia, która od dłuższego czasu jest przepowiadana, czyli 2-3 banki w Polsce zostaną przejęte przez zagranicznych inwestorów. To jest oczywiście też wielka historia tego, że bardzo duży niemiecki bank być może mógłby być przejęty przez bardzo duży francuski bank i by powstał wtedy jakiś gigant. Więc a to wszystko jest w sosie tego, że my musimy podjąć globalną rywalizację z Chinami, czy musimy dalej walczyć z Chinami. I też jeszcze chcę powiedzieć, że... Warto by też zachowywać jakąś poważną pozycję wobec Stanów Zjednoczonych, tak? Żeby Amerykanie nas też nie zjedli. Przecież oni nie są dobrym wujkiem bezinteresownym, tylko też, jeśli będzie okazja, to nas przejmą tutaj w sposób nie tak złowrogi jak Chińczycy zapewne, ale tak czy inaczej z naszego punktu widzenia to nie musi być optymalne. Też słyszałem wielokrotnie o tym, że jeśli mamy rywalizować, mamy stawiać się Chinom i dać radę, no to w tym momencie konieczna jest ta głębsza integracja. Tak od wielu lat właściwie eurosceptycy zadawali pytanie, po co ma być większa integracja, to teraz jakby doczekaliśmy się dość jasnej odpowiedzi w kontekście światowym, po co ona ma być. Właśnie po to, żeby nie dać się Chinom i żeby być odpowiednio dużym i poważnym partnerem dla Stanów Zjednoczonych. Czytałem takie opinie. Ale na wewnętrznym rynku może to oznaczać zgodę na to, żeby była pogłębiona integracja gospodarcza, to znaczy, żeby powstawały molochy. My ciągle mówimy o narodowych czempionach. Minister Jaworowski coś takiego mówił o tym i to było bardzo ciekawe, to znaczy, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa. Tutaj było bardzo dużo wyczekiwania tego, jaka będzie polityka kadrowa, no ale to oznacza, to hasło pogłębionej integracji oznacza, że będziemy być może budowali sobie europejskie molochy. Bardzo to jest wszystko ciekawe. Może to nie będzie takie najgorsze, biorąc pod uwagę, że w Azji są molochy, może niekoniecznie w Chinach, w Korei też na przykład. No i w Stanach Zjednoczonych, wiesz, jeśli popatrzymy na Google'a, Apple'a, Facebooka i tak dalej, to też właściwie można o nich zacząć mówić molochy, prawda? Bo to też są... I Nvidia, nie zapominaj o Nvidia, jak właśnie, już mówimy. Które mają niesamowitą pozycję na rynku. Więc, a jeśli chodzi o Unię Europejską, to nie wiem, czy jest jakiś moloch w tej chwili w Unii poza Airbusem, tak właściwie, który faktycznie jest taką dużą ponadnarodową europejską spółką i niekoniecznie zawsze sobie dobrze radzi z Boeingiem, chociaż też nie radzi sobie źle. W każdym razie no ta integracja pewnie by się przydała w związku z tym i tutaj pojawia się problem, jak to nowe skrzydło prawicowe, które zyskuje na wartości w tych wyborach w Parlamencie Europejskim, nie przejmuje władzy, ale robi się bardziej istotne, jak ono się ustawi w stosunku do tych problemów, ponieważ te partie od samego początku idą do przodu na hasłach antyeuropejskich i sprzeciwiających się głębszej integracji. I teraz pytanie, czy w momencie, w którym oni uzyskują silniejszą pozycję i zaczną być traktowani
nie jak margines, który można zignorować, bo w tej chwili już trudno będzie ich ignorować, to czy też zmienią swoje podejście i czy pójdą drogą premier Meloni we Włoszech, która też kiedyś była uznawana za taką populistkę skrajną, z którą nie da się rozmawiać, a potem się okazało, że można z nią rozmawiać i że ona jest jak najbardziej konstruktywna i że wcale nie domaga się rozpadu Unii Europejskiej czy tego typu rzeczy, jednocześnie zachowując swoją pozycję prawicową w swojej własnej polityce, prawda? Więc to się da zrobić. Pytanie, czy Marine Le Pen będzie chciała być drugą Meloni, czy jednak nie, bo jeśli nie, no to wtedy rzeczywiście ciekawe czasy przed Unią Europejską, chyba w negatywnym tego słowa wydaniu, zwłaszcza w tym kontekście cały czas zagrożenia, które mamy francuskich wyborów, ale w kontekście zagrożenia, które mamy ze strony Rosji. Tak chciałem nawiązać do Rosji, żeby od razu szybciutko przejść do tematu numer dwa. Bo jest bardzo, bardzo ciekawy temat, sygnalizowałeś mi, że warto wrzucić. On w jakimś sensie nie jest zaskakujący, ale jest szokujący też z drugiej strony. Czyli niesamowicie niskie bezrobocie w Rosji. Tak, właściwie najniższe na świecie, zakładając, że wierzymy w te dane, że one są wiarygodne, ale myślę, że tak, bo sprzyja temu sytuacja. To jest wykres stopy bezrobocia w Rosji. Widzimy wykres, który pokazuje, jak zmieniało się bezrobocie w Rosji. Luty 2022, to jest dla przypomnienia początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. I to jest też tak, że bezrobocie w Rosji z różnych powodów, bardzo zbliżonych w gruncie rzeczy do tych powodów, dla których bezrobocie spada w Polsce, spadało od dłuższego czasu. Ono spadało z powodu relatywnie dobrej kondycji rosyjskiej gospodarki i fatalnej sytuacji demograficznej. No ale nastąpiła absolutnie rewolucyjna zmiana związana z tym, że po pierwsze dużo Rosjan trafiło do wojska, po drugie część Rosjan po prostu zaczęła uciekać przed poborem w momencie, kiedy został wprowadzony ten pierwszy pobór. I to jest olbrzymia cena dla Rosji gospodarki, dlatego że to bezrobocie jest na tyle wysokie, że powoduje, że przedsiębiorcy, znaczy na tyle niskie, że powoduje, że przedsiębiorcy bardzo ostro grają o to, żeby pracowników zachować. Pasjonujące zmiany społeczne mają miejsce oczywiście na tym rosyjskim rynku pracy, no ale też to powoduje, że inflacja jest wysoka. I teraz ty powiedziałeś, czy wierzyć w te oficjalne dane? I ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, czy w te oficjalne dane należy uwierzyć, szczególnie jeżeli chodzi o rosyjską inflację, bo ona też jest szalenie wysoka. Która właśnie przekroczyła 8%. Było posiedzenie rosyjskiego banku centralnego przed weekendem. Nie podnieśli stóp procentowych, ale oni mają szalenie wysoko stopy na poziomie 16%, a inflacja jest na poziomie 8%. Natomiast szefowa rosyjskiego banku centralnego przestrzega przed tym negatywnym scenariuszem i mówi, że przez to, że mają tak duży niedobór ludzi w gospodarce, który widać właśnie w tej rekordowo niskiej stopie bezrobocia, że to wszystko może oznaczać, że rosyjska gospodarka jest teraz niesamowicie niestabilna. Ona się de facto szybko rozwija, bo PKB im urosło o ponad 5% w pierwszym kwartale, ale jednak ona co chwila wpada w jakiś poślizg, tam nie jest w stanie rosnąć stabilnie, ponieważ jest przegrzana w związku z tym, że podaż nie nadąża za popytem w tej gospodarce, a nie nadąża dlatego, że jest zbyt mało ludzi. I z tego, co mówi Nabulina, czyli szefowa rosyjskiego banku centralnego, nie ma szans na to, żeby ta sytuacja się w najbliższym czasie zmieniła, no bo trwa wojna. I po 2 latach tej wojny okazuje się, że to jest chyba najistotniejszy efekt, który widać w rosyjskiej gospodarce, że ona całkowicie straciła sterowność. To nie jest tak, że ona wpadła w recesję i jest w jakimś kryzysie, bo już dawno wyszła z tego kryzysu, ale tak naprawdę niewielka jest z tego korzyść, ponieważ ona jest jak samochód na łysych oponach, który się ślizga w lewo i w prawo i nie da się nim jechać prosto i stabilnie, ponieważ ciągle wychodzi tam jakaś nierównowaga i to wszystko w dłuższym okresie oczywiście może też prowadzić do tego, że znów im wybuchnie inflacja i będzie zbyt wysoka. I z tego, co mówi Nabulina, jeśli drugi raz będzie drugi ten wybuch wysokiej inflacji, to wtedy całe lata zabierze przekonanie ludzi do tego, że da się sytuację ustabilizować i obniżanie tych oczekiwań inflacyjnych, które w Rosji są rekordowo wysokie też w tej chwili. Więc te negatywne efekty wojny w rosyjskiej gospodarce mogą potrwać wiele lat, jak się okazuje. Chociaż jak popatrzymy na gołą cyferkę wzrost PKB, to on wygląda bardzo ładnie. Natomiast tam się dzieją szalone rzeczy z tyłu rosyjskiej gospodarce w tej chwili.
Rafał, a teraz ostatni już temat w naszej rozmowie, tak na krótko, bardzo ciekawy, czyli dług publiczny, który mocno rośnie. Mówiliśmy o ministrze Domańskim. Co się dzieje? No co się dzieje? No, mamy wysoki deficyt od wielu miesięcy, od paru lat, ze względu na to, że jest wojna. No to jest główny powód, prawda? I jakby to nikogo nie powinno zaskakiwać. Natomiast na tym wykresie widać tą czerwoną linię. Ta czerwona linia to są zmiany procentowe kwartał do kwartału, czyli w jakim tempie ten dług przyrasta. I widać, że w pierwszym kwartale tego roku, to są świeżutkie dane podane parę dni temu, to zadłużenie urosło o 5% z kwartału na kwartał. I dorysowałem do tego taką żółtą linię poziomą, żeby pokazać, że ostatni raz w takim tempie to zadłużenie rosło, nie licząc pandemii oczywiście 2020 roku, bo to była wyjątkowa sytuacja, ale pomijając tą pandemię, ostatni raz w takim tempie nasz dług publiczny rósł w 2010 roku, czyli 14 lat temu. Więc z jednej strony to nie jest zaskakująca sytuacja i jakby wszyscy wiedzą, że tak teraz, że nie ma wyjścia jakby, tak? Nie jesteśmy w stanie wprowadzić takich zmian, które spowodowałyby, że dług publiczny przestanie rosnąć, bo to by oznaczało katastrofę dla naszej gospodarki i oznaczałoby zahamowanie wszystkich wydatków zbrojeniowych także. A nikt tego nie chce chyba w tym momencie w kraju, więc to nie jest cel, żeby zatrzymać tempo przyrastania zadłużenia publicznego. No ale z jednej strony oczywiście to jest kwestia tego, że to nie jest niespodzianka, ale z drugiej strony możemy popatrzeć na to, jak wygląda to tempo i rzeczywiście to jest takie, no mała niespodzianka, mogę powiedzieć, tak? To, że zadłużenie rośnie, to jest zgodne z oczekiwaniami, ale chyba nie przewidywaliśmy, że będzie aż tak szybko narastać w pierwszym kwartale. Okoliczność łagodząca jest taka, że generalnie często jest tak, że minister finansów na początku roku zadłuża się na zapas, tak troszeczkę. I to nie jest tak, że natychmiast te wszystkie pożyczone pieniądze wydaje. Deficyt nie rośnie w takim tempie w tej chwili, deficyt w sektorze finansów publicznych, jak nasz dług publiczny, dlatego że zadłużyliśmy się na dużą skalę w pierwszych miesiącach tego roku, żeby zgromadzić sobie zapas tych pieniędzy i te pieniądze będą wydawane przez rząd w kolejnych miesiącach do końca roku, więc w kolejnych miesiącach to tempo zadłużenia pewnie już będzie wyraźnie mniejsze. To jest taka sezonowość, można powiedzieć, w tej praktyce zadłużania się, że zawsze na początku roku to idzie szybciej. Wtedy też inwestorzy zagraniczni są skłonni bardziej do tego, żeby kupować takie obligacje takich krajów jak Polska na przykład. Niemniej jednak moim zdaniem to wygląda interesująco i warto zwrócić na to uwagę, co niniejszym zrobiliśmy. I czym dzisiejszy biznesowy tydzień zakończyliśmy? Naprawdę, jak patrzę na siebie, to mam takie wrażenie, jakby to był jakiś taki program sportowy w tym momencie. Mieliśmy takie sportowe tempo dzisiaj. Dziękuję bardzo, Rafał. Dziękuję, pozdrawiam, miłego pobytu w Sopocie. Dziękuję bardzo, miłego pobytu w Warszawie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz tak podziękujemy parę razy. No dobra, to był biznesowy tydzień. Dzięki, do zobaczenia. Do zobaczenia.